Dzisiaj, 23 czerwca 2009 roku, przywrócona została moja wiara w demokratyczne państwo prawne. Zrobił to Trybunał Konstytucyjny, który orzekał w sprawie z wniosku klubu Lewicy o uznanie za niekonstytucyjne kilku podstawowych przepisów ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Ustawy uchwalonej przez PiS w ramach smuty w Polsce, kiedy rządził PiS, w czerwcu 2006 roku. My zaraz po wejściu w życie tej ustawy zaskarżyliśmy dużą część jej przepisów do Trybunału Konstytucyjnego i Trybunał przyznał nam rację. Drodzy Państwo, okazało się, że państwo nie może wkraczać w wasze umowy cywilnoprawne, czy negocjujecie rabat, zniżkę, czy chcecie zapłacić więcej, czy tylko jedną złotówkę pomiędzy innymi osobami a wami, że przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, a nie korzystają z funduszy publicznych, mogą negocjować jak chcą, tak jak robili to przedsiębiorcy od wielu tysięcy lat, handlarze arabscy już. Tak właśnie postępowali. PiS chciał wam tego zakazać. I przez 3 lata mieliśmy stan, gdzie bez żadnego powodu, z abstrakcyjnego powodu, można było was inwigilować, podsłuchiwać, zbierać dane wrażliwe, na przykład o waszych preferencjach seksualnych, poglądach filozoficznych. To się dzisiaj skończyło. Już od dzisiaj CBA nie może tego robić. A przepisy, które zostały uznane za niekonstytucyjne, za rok stracą już swoją ważność. Przez ten rok musi być już nowelizacja ustawy o CBA dokończona. To jest wielkie zwycięstwo obywateli Rzeczypospolitej.